Jestem właśnie w redakcji National Geographic. Za kilka godzin mam lot do Gany. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie wspierali i również wydawnictwu, które zaangażowało się niesamowicie. Dzięki za wasze wsparcie i szczerze powiedziawszy liczę na więcej, bo mam nadzieję, że uda nam się bardzo dużo zrobić. Jadę w ramach projektu Edukacja Pełna Inspiracji z Fundacji Dzieci Afryki i planujemy odwiedzić szkołę, planuję, bo jadę osobiście, planuję odwiedzić szkołę, którą 2 lata temu budowaliśmy, również z waszym wsparciem, oraz dokonać projektu małego centrum edukacyjnego w niewielkiej wiosce w północnej Ganie. I chciałabym bardzo podziękować za ten wielki tobołek, w którym są mapy i myślę, że będzie to doskonały akcent do projektu, który nazywa się Edukacja Pełna Inspiracji. Myślę, że zainspiruje do poznawania różnych części świata.